Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Tematem dzisiejszej naszej rozmowy, naszego spotkania jest okręt Orzeł, nasz najsłynniejszy okręt podwodny. Mówimy o orle numer 1, był jeszcze orzeł drugi noszący tą nazwę i trzeci obecnie będący w służbie, jako nasz jedyny w tej chwili okręt dywizjonu okrętów podwodnych. Ten orzeł pierwszy był olbrzymim wzmocnieniem naszej marynarki wojennej. Łódź podwodna, bo tak to się wówczas nazywało, zamówiona została w 1936 roku do służby 2 lutego 1939 roku. Weszła. Zaś uroczyście w Gdyni można ją było powitać 10 lutego. Były wielkie uroczystości. No, długo nie posłużyła w Wolnej Rzeczypospolitej, ale doczekała się jeszcze swojego bliźniaka Sępa. Był to nasz najsprawniejszy, najnowocześniejszy okręt w II Rzeczypospolitej. Sęp był co prawda ciut nowszy, ale jeszcze nie opływana załoga. Zresztą były pewne inne problemy z wymianą załóg, ze skompletowaniem specjalistów. Proszę Państwa, orzeł to symbol, jeden z symboli II Rzeczypospolitej, symbolu, jest również symbolem bohaterstwa polskiego marynarza, jego inicjatywy. Te długie patrole bałtyckie, później już nawet kłopoty z wodą słodką po ucieczce z Estonii, z Tallina. Zresztą bardzo ciekawym wydarzeniu i nieco zakłamanym zakłamany albo nie do końca dobry sposób przekazywanym wydarzeniu w ciągu kilkudziesięciu lat. Film Leonarda Buczkowskiego, bardzo dobry film, też nie oddało tego, jak to dokładnie było, ale był to film fabularny, nie miałem pretensji. Został już wyprodukowany kolejny obraz, reżyser Jacek Gławut. Film jest gotowy, premiera będzie miała we wrześniu, pokaz specjalny tutaj u nas, premiera na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, ale tego żeśmy jeszcze nie widzieli, więc trudno oceniać. Proszę Państwa, oddaję głos gospodarzowi dzisiejszego spotkania, Aleksandrowi Goskowi, zastępcy dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, miło, że znaleźliście dla nas czas ponownie. Ja tylko przypomnę, że to jest kolejne spotkanie z naszego cyklu Nasze Sygnały, które planujemy i realizujemy wytrwale w ostatnie poniedziałki miesiąca. Dzisiaj jest ostatni, prawda? 28 marca. Proszę Państwa, to, że orzeł, to w sumie nic dziwnego, bo to taka jedna wielka tajemnica II wojny światowej, symbol, tak jak Pan Dyrektor mówił, legenda już tego okrętu, ale powód, dla którego właśnie dzisiaj zajmujemy się właśnie orłem, jest bardzo specjalny, bo dzięki tutaj takiemu detektywistycznemu talentowi pewnej pani, która siedzi w pierwszym rzędzie, pani Renaty Stupińskiej, pracownicy naszego muzeum, która postanowiła, po prostu penetrowała różnego rodzaju dokumenty, korespondencje i doprowadziła do tego, że nasze muzeum wzbogaciło się o dosyć istotne pamiątki, dokumenty, fotografie, generalnie ślady tej historii związane z orłem właśnie. I w ciągu ostatniego tygodnia, może 10 dni, z dwóch źródeł dostaliśmy dwie transze, jak gdyby niezależnie, dwie przesyłki związane z orłem, a konkretnie z jednym z oficerów orła, z Andrzejem Piaseckim. To taka postać, dzisiaj to się mówi kultowa, czyli taki człowiek bardzo popularny w swoim środowisku wcześniej, a jednocześnie, jak historia przekazuje, jeden z tych takich kozaków, który wśród tej załogi
był inspiratorem tej brawurowej ucieczki Stalina, aktywnie się w to włączył, no, był młodym, bardzo odważnym oficerem. Po epizodzie talińskim, po tym wyjściu z internowania, został zastępcą awansowanego za zastępcę na nas. Zastępcą awansowanego na dowódcę kapitana Jana Grudzińskiego. I to właśnie z Andrzejem Piaseckim związane były te obie przesyłki, które dostaliśmy. Jedną z Poznania, drugą z Santa Barbara, czyli ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie ze słonecznej Kalifornii, gdzie pani właśnie Renata nawiązała kontakt z rodziną Andrzeja Piaseckiego. O tym będzie ona mówić tutaj bardzo szeroko, bo przygotowała prezentację i w tej chwili poza samą historią Orła opowie o rodzinnej całej historii, czyli pokaże jak gdyby korzenie rodzinne, w jakich wyrósł ten dzielny oficer, którego widzicie Państwo tutaj w takim charakterystycznym zdjęciu, które no, w publikacjach się już pojawiało, ale no, my dostaliśmy prosto z pierwszej ręki jak gdyby od synowej pana Andrzeja Piaseckiego, która jest Amerykanką i która właśnie w Kalifornii żyje. I to, że rodzina zdecydowała się na takie tak pokaźną darowiznę, dla nas no, jest wzruszające. Myśmy jeszcze nie opracowali tak naprawdę tego materiału. I to nasze dzisiejsze spotkanie jest taką premierą, pierwszą taką prezentacją bardzo niewielkiego fragmentu. Tutaj w tej gablotce to są niektóre z tych przedmiotów, które pozyskaliśmy. Pozostałe no, są w tej chwili w naszych magazynach. Poddawane konserwacja przede wszystkim będą opracowywane, bo to jest bogata kolekcja zdjęć, dokumentów, fotografii i tak dalej, i tak dalej. A to tak dalej, to będzie właśnie przy okazji tej, o której też pan dyrektor mówi, mianowicie chcielibyśmy taką wystawę przygotować i jakoś może podwiązać do prapremiery tego filmu o RP Orzeł, który no, mamy nadzieję, że będzie jakimś wydarzeniem w polskiej kinematografii marynistycznej, o ile takowa istnieje, bo w sumie wydaje nam się, że ten temat ciągle jest nie dość eksploatowany przez naszych filmowców. Pablo, porucznik Andrzej Piasecki. Pablo, no taki miał pseudonim i pod takim przydomkiem przeszedł do historii. Panie Renato, ja zapraszam teraz i... A racja, no tak, już z panią dyrektor, bo jeszcze... postanowiliśmy wzbogacić te nasze spotkania o występ młodych pań, które są uczennicami Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Zygmunta Noskowskiego, szkoły oczywiście gdyńskiej, bardzo niedaleko od nas się mieści, także nie było to kłopotliwe dla pań, żeby do nas tutaj przydreptać. I wykonają dziewczyny trzy utwory, zdaje się, ale o tym pani dyrektor Joanna Rutkowska, która opiekuje się tą grupą, szczegółowo opowie. W zakończeniu takie muzyczne zwieńczenie tego naszego spotkania o legendarnym Orle, o legendarnym oficerze, generalnie o tym takim dosyć tragicznym, ale jednak symbolicznym epizodzie historii polskiej marynarki wojennej od II wojny światowej. Pani Renata Stupińska, bardzo prosimy. Ja tu jeszcze wdepnę po jakimś czasie, a na razie pani Renata opowie o Andrzeju, Pablo Piaseckim i rodzinie. Dzień dobry Państwu. Ja opowiem Państwu o poruczniku, o jego życiu. Przekażę informacje, które udało mi się zebrać, dowiedzieć. Wszystko to odbyło się dzięki następującym osobom. Bez nich nie byłoby tej wiedzy, nie byłoby tych pamiątek, nie byłoby informacji, które oparte są na relacjach, wspomnieniach, dokumentach, zdjęciach, które otrzymaliśmy i o informacjach, które ja miałam okazję uzyskać podczas rozmów. Zaczęło się wszystko od pana Krzysztofa Gryniewicza, który mieszka w Krakowie i jest synem bliskiej kuzynki porucznika.
jego dziadkiem był Wojciech Piasecki, brat ojca porucznika. Tu pan Krzysztof przysłał mi pierwsze zdjęcia porucznika z albumu mamy. Opowiedział mi to, co pamiętał, co mama mu przekazała. I udostępnił mi kontakt do pani Bożeny Piaseckiej z Bochni, która pani również... Pani Tomasza, zaraz pani wstanie. Pani Tomasza, która również jest związana z Wojciechem Piaseckim. Od niej, od pani Bożeny dostałam kopię pamiętnika Jana Piaseckiego, ojca porucznika. Stąd mogłam uzyskać kilka informacji bardzo ciekawych. Dostałam kilka zdjęć, ale przede wszystkim dostałam kontakt do pani Kety Piasecki, która jest żoną Marka Piaseckiego, nieżyjącego już niestety, syna porucznika. Rodzina mieszka w Stanach Zjednoczonych. Te trzy osoby, które stoją koło pani Kety, to jest Derek Piasecki, wnuk porucznika, Andrea Wieman, wnuczka, i Mara Fokacz. To są wnuki Andrzeja Piaseckiego. Jeszcze wspomnę o pani Krystynie Puchalski, która podzieliła się ze mną wspomnieniami o poruczniku. Dzięki temu, że jest córką Krystyny Piaseckiej, z drugiego małżeństwa, a wdowy po poruczniku. Wszystkie pamiątki ze Stanów dostaliśmy dzięki zastępcy attaché obrony narodowej w Waszyngtonie, komandorowi Maciejowi Stadnickiemu. No, całą jakby logistykę, odbiór tych pamiątek, które tutaj część Państwo widzicie w gablocie, resztę na wystawie. To było możliwe dzięki właśnie jakby pomocy porucznika, przepraszam, komandora. Cała historia porucznika Piaseckiego zaczęła się w Rohatynie na Kresach. To jest obecna Ukraina. W czerwcu 28 czerwca 1911 roku, kiedy to urodził się. Porucznik urodził się w rodzinie Stanisławy Piaseckiej i Jana Dejanina Piaseckiego. To są rodzice porucznika. Pokażę Państwu przodków i wrócę do rodziców, ponieważ powiem o herbie. Mama była córką barona Fryderyka Wegscheidera, czyli w żyłach porucznika generalnie wpłynęła błękitna krew. To jest... O, przepraszam. To jest ten jegomość. Natomiast ojciec pochodził od Kazimierza Witolda Piaseckiego, Adalberty Loeffler. To była babcia porucznika, dziadek porucznika. Jan Piasecki, ojciec porucznika. Wojciech Piasecki, wujek. I kolejny wujek Paweł. Rodzina miała herb Janina. Bardzo ciekawa historia jest związana z tym herbem. A mianowicie został on nadany przodkowi rodziny Piaseckich, rycerzowi, pradziadkowi porucznika podczas odsieczy wiedeńskiej przez króla Jana III Sobieskiego. Za wybitne zasługi, za waleczność, za odwagę, ale przede wszystkim za to, jak głosi legenda rodzinna, że podobno miał własną piersią zasłonić króla, podczas gdy ktoś próbował zadać mu cios. I w zasługi za te dokonania przodek porucznika otrzymał herb, tytuł szlachecki i włości ziemskie. I dzięki temu rodzina mogła się tytułować właśnie szlacheckim tytułem Janina. Robił to również
Andrzej Piasecki, to na przykład dokumenta, które są na przykład jego akcie ślubu podpisywał się Andrzej Benjamina Piasecki. Tu macie Państwo samego porucznika, jak był malutki, miał roczek. Te zdjęcia pochodzą z albumu ojca. Na tym zdjęciu jest na rękach niani. To jest ojciec Jan, mama Stanisława, babcia Adalberta i dziadek Kazimierz. Ze wspomnień ojca wynika, że Jędruś, jak go pieszczotliwie nazywał, był dzieckiem bardzo grzecznym, spokojnym, przymilnym, dobrym. Miał ogromnego psa Bernardyna, który był do dziecka bardzo przywiązany, jak również no, on do psa nie sprawiał rodzicom kompletnie kłopotu. Tu jest porucznik, jak miał 2 latka. Od dziecka kochał morze, marzył o wspaniałych morskich przygodach. Budował okręciki z patyczków, tak wspomina jego ojciec, gdy chodzili razem nad rzekę. Właściwie od przedszkola już był zafascynowany wodą. Gdy nieco podrósł, zaczął budować poważne modele statków, z żeglami podobno nawet. Gdy porucznik miał 6 lat, jego rodzice się rozwiedli. Mama przeprowadziła się z nim do Lwowa, gdzie zaczął edukację w szkole podstawowej, a następnie w korpusie kadetów. A ojciec w tym czasie zamieszkał w Kałuszu, to również jest obecna Ukraina. Z tym, że ojciec wszystkie swoje, że porucznik wszystkie swoje wakacje, święta, urlopy, jak już nawet w szkole podchorąży w Toruniu, spędzał z ojcem. Tu widzicie Państwo porucznika, jak uczył się w korpusie kadetów podczas pobytu ojca. Tu również mamy te wszystkie oryginalne zdjęcia. Przekazała nam je właśnie Kef Piasecki. Jedną z pasji Andrzeja była jazda motocyklem. Wybierali się wspólnie z ojcem w urokliwe miejsca, przeżywali męskie przygody. Zwiedzali piękne, kresowe okolice. Często chodzili nad rzekę Łomnicę. To zdjęcie mi zawsze przypomina, ponieważ może dlatego, że tu są kamienie, więc przypomina mi to, co Piasecki powiedział, gdy organizował ucieczkę orła Stalina, że ucieknę stąd, nie będę im łupał kamieni do końca życia, więc jakoś nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to zdjęcie z tymi kamieniami, za którymi mnie przepadał. Tu, proszę Państwa, już jako słuchać szkoły podchorąży w Toruniu, również z ojcem Janem, babcią Adalbertą w Kałuszu, jest to rok 1930, porucznik jest na drugim roku, jest słuchaczem drugiego roku. Oprócz jazdy motocyklem, porucznik miał drugą pasję, a mianowicie grał na instrumentach, bo nie wspomniałam wcześniej, mama Andrzeja była nauczycielką muzyki, sama pięknie grała na pianinie i prawdopodobnie syn odziedziczył po mamie talent, grał sam na mandolinie, grał na banjo. O tym nawet wspomina Bolesław Romanowski w swojej książce Torpeda w celu. Jak to już podczas, gdy orzeł był w Wielkiej Brytanii, spotykali się czasami w kajucie porucznika, gdy orzeł był w porcie i właśnie on wtedy grał na banjo. Powiem Państwu, że to banjo cały czas posiada rodzina w Stanach Zjednoczonych. My mamy jego tylko zdjęcie, ale jest rzeczywiście cały czas w posiadaniu rodziny.
No i tutaj widzicie Państwo powiecinka w cywilnym ubraniu. Bardzo przystojny zresztą. A tutaj już jest zdjęcie z promocji, kiedy skończył szkołę podchorążych w Toruniu. Jest to rok 1932 i stamtąd pojechał do Brezy Karpuskiej i służył we flotyli Pińskiej. I pan. Proszę Państwa, no tak się podzieliliśmy, że ja teraz troszeczkę opowiem o samym orle, o samym tym istocie. To są, nie odkrywamy żadnych nowych faktów, bo chciałem tylko przypomnieć, jak ta wojenna droga orła przebiegała. Na początek takie skrócony jakby życiorys w marynarce wojennej Andrzeja Piaseckiego, więc tutaj już o tym była mowa, wstępuje do marynarki wojennej. SPMW, czyli Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, 32 rok promocja. Tutaj pani Renata pokazywała to zdjęcie pięknie w tym pięknym galowym stroju. Widać tam było, z pewnością niewiele osób zwróciło uwagę, widać było sprzączkę ozdobną od pasa. Ten pas również znalazł się w naszym posiadaniu. Właśnie to jest jeden z elementów tej darowizny, którą otrzymaliśmy. Jego tutaj w tej chwili nie ma, ale zapewniam, że jest i na wystawie się pojawi. Oficer wachtowy na starych okrętach, na torpedowcu Mazur, kanonierkach, 34, adiutant komandora Frankowskiego. To była taka tradycja, znaczy pragmatyka, że oficerowie przechodzili po promocji na różnych stanowiskach, aby jak najwięcej umiejętności i otrzaskali się w służbie na różnych stanowiskach. 35 awansuje na porucznika marynarki, kończy kurs oficerów podwodnego pływania. Tu już się pojawia ta przyszła jego specjalizacja i zostaje oficerem wachtowym na podwodnym stawiaczu min ORP Ryś. Kończy w 36 kurs oficerów broni podwodnej, ale jeszcze na chwilę wrzucają go na Wichra, na kontrtorpedowiec i zostaje zastępcą dowódcy minowca Jaskółka. Przechodzi do kadry floty w Gdyni, jest dowódcą kompanii, oficerem broni podwodnej. Tutaj już właściwie od 1938 roku okręty wojenne, bo po Żbiku delegowany jest do Holandii, gdzie kończy się budowa ORP Orzeł, bierze udział w próbach i z tym orłem dociera do Polski, bo od lutego jest oficerem broni podwodnej właśnie na ORP Orzeł. Zobaczymy, czy to mi się uda. Tak, a nie z tą stronę. No i co? Raz, dwa. A, dobrze. Nacisnę mnie w to. Nie, już nie ten klawisz, tak. Orzeł wszedł do Gdyni po raz pierwszy, już pod polską banderą, 10 lutego. To było zawsze takie przypasowanie się do rocznicy, oczywiście zaślubin Polski z morzem w Pucku. Wielka feta w Gdyni, tutaj widzimy generała Sosnkowskiego, który wizytuje orła, jest admirał Unruk, admirał Świrski, czy dobrze identyfikuje panowie? Bo tutaj ja słabo z tej strony widzę. Tu jest dowódca floty, szef kierownictwa marynarki wojennej, tu jest Wieńczysław Korn, wówczas porucznik, oficer flagowy, dowódcy, szefa kierownictwa marynarki wojennej. Tu widzicie, orzeł wchodzi do basenu w Gdyni i plakieta, którą ozdobiono, ponieważ orzeł został zbudowany w dużej części ze składek społecznych i to upamiętnia ta plakieta na kiosku okrętu, która tutaj jeszcze jest zakryta, a tutaj już widać, że jest po ceremonii, jest już jakby odpalona oficjalnie. No, to była duża uroczystość. Miesięcznik Morze szeroko komentował rzecz całą, Morze i Kolonia, ORP Orzeł w Gdyni, cały fotoreportaż. Widzicie Państwo, to jest miejsce świetnie identyfikowalne, bo to przecież nasz basen prezydenta, nabrzeże pomorskie. Oj. Trzy guziki, o, trzy za dużo.
Muszę jeszcze się cofnąć. O, to jest właśnie Dynia, orzeł w gali flagowej. Generał Sosnkowski przed frontem, powtórzenie tych zdjęć, okładka poświęcona temu wydarzeniu, numer z marca roku 1939. Rok 39, a więc ten ostatni moment, kiedy okręt mógł jeszcze przed konfliktem zbrojnym wejść pod polską banderą, tradycyjnie nie w tą stronę. Poprzednio, panie Michale, był taki prostszy ten Wichajster i jakoś mi dobrze szło, a tutaj nie za bardzo. Proszę państwa, to jest zdjęcie z prób orła, który był budowany w Holandii. To jest takie ładne zdjęcie, bo chciałem w tym momencie przejść do 1 września. Orzeł stacjonował w Gdyni w tym momencie 1 września w godzinach rannych. W trybie alarmowym okręt idzie na wody Zatoki Gdańskiej. Okręty miały przyporządkowane, mieliśmy ich 5 przed wojną. 3 stawiacze min, Ryż, Wik i Wilk i duże, nowoczesne 2 okręty torpedowe. To był właśnie Orzeł, jego bliźniak Sęp, który tak nawet porwany został z nieukończonych jeszcze prób morskich wobec grożącego konfliktu zbrojnego, więc polska załoga, która poszła na te próby, jak gdyby zawładnęła okrętem i nawet przypłynęli przed czasem do Gdyni, porywając pracowników stoczni. Taki był incydent, no ale to było wymuszone sytuacją. I 1 września Orzeł poszedł do swojego sektora. Plan wojny i plan dla okrętów podwodnych przewidywał, że one zostaną, to był plan tak zwany plan Worek. On przewidywał, że okręty zostaną rozmieszczone wokół polskiego wybrzeża, aby jakby chronić polskie wybrzeże przed ewentualnym desantem. Dzisiaj to tak analizując całą sytuację i nasze plany operacyjne na tamten czas, mówimy, że był to plan defensywny i on takim był tak naprawdę, więc te okręty pełnego morza tak naprawdę zostały uziemnione wokół Półwyspu Helskiego i w Zatoce Gdańskiej, a ten właśnie okręt, o którym mówimy, czyli Orzeł, w ogóle znalazł się tutaj wewnątrz już Zatoki Gdańskiej, miał operować, jak gdyby osłaniając wejście do portu w Gdyni, aż do ujścia Wisły patrolować. Tutaj jest rejon Wilka, Rysia, Żbika i Sępa, najbardziej na północ. Okręty te 3 francuskie budowy, starsze, Żbik, Ryś i Wilk, jeszcze miały do wykonania takie zadanie w ramach planu Rurka, postawienie zagród minowych, bo to były takie specyficzne okręty, które mogły również stawiać miny i każdy z nich, wszystkie 3 zresztą te miny postawiły w swoich sektorach. Natomiast te nasze okręty, Duże, Sęp i Orzeł, zresztą wszystkie, cała piątka nie miała wielkich szans na operowanie ze względu na wielką przewagę sił Kriegsmarine. Okręty były tak naprawdę walczyły o przetrwanie, bo były ścigane przez niewielkie jednostki niemieckie i przez lotnictwo. W związku z tym sukcesów żadnych w tym momencie nie były w stanie odnieść, a 3 września, już 3 września dowódca Orła, komendant Błoszkowski, zdecydował się, że wobec tego, że no jest ciągle tropiony i nie ma wielkich możliwości działania, nie wytrzymał presji i skierował okręt na północ, poszedł w rejon Gotlandii, żeby jak gdyby uspokoić nerwy. Skończyło się to tym, o czym właśnie wszyscy wiemy, mianowicie w którymś momencie dowódca, komandor Kłoczkowski, zdecydował się na pójście do Talina, skarżąc się na chorobę, na dolegliwości. Nie skorzystał z takiej propozycji, aby wyokrętować go i szalupą na ląd odstawić, więc ponieważ znał Talin i argumentował to w ten sposób, że bywał tam, ma znajomych w Talinie, w związku z tym zaczęła się ta talińska epopeja Orła, więc opuścił swój sektor, zresztą nie powiadomił o tym dowództwa obrony wybrzeża, admirała Onruga. Oni słali mu sygnały o zmianach sektorów, miał jak gdyby nadzorować i patrolować u wejścia do Piławy, do bazy Kriegsmarine, ale oni w ogóle nie wiedzieli, że on jest o wiele dalej, jest na północ. Czyli samowolnie podjął taką decyzję, efektem tego było wejście do Talina i w efekcie ta operacja internowania Orła. I tutaj wkracza mocniej w historię właśnie nasz bohater, czyli Andrzej Piasecki. Oto to jest Orzeł w Talinie. Okręt został rozbrojony, pozbawiony pomocy nawigacyjnej.
I Kłoczkowski, który udał się do szpitala i w efekcie został zszedł z okrętu, a jego miejsce i miejsce w historii zajął ten pan, mianowicie komandor, ówcześnie kapitan marynarki Jan Grudziński, dotychczasowy zastępca dowódcy. I w tym momencie nastąpiło to, o czym mówiłem, czyli o jedno stanowisko oficerowie podskoczyli, Grudziński został dowódcą, a Piasecki jego zastępcą. Jeszcze ta zmiana stanowisk została zresztą później telegraficznie potwierdzona przez dowództwo floty. Tutaj wspólny los był obu tych ludzi, bo tutaj pani Renata mówiła o Piaseckim jako wychowanku korpusu kadetów. Grudziński też był wychowankiem innego, co prawda, ale również korpusu kadetów. Także taka wspólnota losów, musieli się doskonale rozumieć, mieć do siebie zaufanie i obaj byli, co wiemy ze wspomnień, takimi czupurnymi i rogatymi duszami o głęboko wpojonym poczuciu patriotyzmu i takiej waleczności. Jednoznacznie zresztą oceniali swojego dowódcę, mówiąc, że Kłoczkowski zdradził. Zresztą Kłoczkowski później dotarł do Anglii, ale tak gdyby poza dzisiejszym naszym spotkaniem i był sądzony za tak naprawdę zdradę w obliczu wroga. Tak to można nazwać w skrócie. Orzeł po ucieczce Stalina, po tym takim brawurowym akcie odwagi, kiedy to nocą obezwładniając dwójkę estońskich wartowników, nocą zdołali, unieszkodliwiając oświetlenie w porcie, zdołali uciec mimo strzału takiego niezbyt skutecznego i jak mówi się dzisiaj, tak jak Estończycy nie bardzo chcieli mu krzywdy być może zrobić. Rąbnął tam falochron, ale udało im się wyjść szczęśliwie. Ale byli rozbrojeni, to jest jedno, ale dzięki Piaseckiemu zdołali torpedy, kilka torped uchronić, bo on doprowadzając do swego rodzaju sabotażu uniemożliwił wyokrętowanie wszystkich torped z okrętu, ale nie mieli zamków od działa i od armaty przeciwlotniczej. Także okręt był oślepiony, bo nie miał pomocy nawigacyjnych, nie miał map. No i jednocześnie nastroje w załodze były różne, bo nie wszyscy byli entuzjastami, nie wszyscy jak gdyby wierzyli w umiejętności nowego dowódca. Kłoczkowski, dodał, tylko był taką gwiazdą polskich okrętów podwodnych, w związku z tym cieszył się pełnym zaufaniem, szczególnie starszych podoficerów, natomiast ci młodzi oficerowie, no wśród starszych podoficerów panowało przekonanie, że oni nas chyba potopią. Więc duża praca nad zgraniem załóg, nad poprawą nastrojów. Okręt skierował się na północ. Dlaczego pokazuję taki brudny dokument? Bo aby operować na Bałtyku bez pomocy nawigacyjnych, no dzięki niezbyt dokładnym penetracji okrętu przez Estończyków zachował się na okręcie spis latarni aktualny. I na podstawie tego spisu latarni oficer nawigacyjny Orła, podporucznik Marian Mokrski, sporządził coś w rodzaju mapy. I ta mapa to również jedna z legend i jedna z takich bardziej spektakularnych akcji oficera marynarki wojennej podczas II wojny światowej. Ona była zresztą bardzo opisywana w literaturze przedmiotu. No i Mokrski na odwrocie mapy nawigacyjnej sporządził, wykreślił siatkę w oparciu o spis latań, wykreślił i naniósł pozycję tych latań, charakterystykę świateł i na tej podstawie próbowali nawigować. Tutaj zresztą bardzo ładnie opisał ją. Mapa numer 1 Bałtyku. Bałtyk Cieśniny Duńskiej, ale tutaj jest fajnie opracowana przez polską marynarkę wojenną i podziałka 1 do 5 tysięcy. Głębokości podano w metrach i domysłach. Zdawał sobie sprawę, że nie wszystko jest w stanie wyczytać ze spisu świateł w związku z tym. No i na tej mapie jest również, ona w tej chwili na tej odbitce niezbyt to jest wyraźnie, ale tutaj czytelne. Poza tym, że jest dopisek odręczny tutaj Mokrskiego, on jest tu nieczytelny, natomiast na skanie, który można obejrzeć w powiększeniu, widać, że on tutaj dopisał, żeby pisać lekko na mapie, żeby jej nie zniszczyć.
I pewne charakterystyczne momenty z tej bałtyckiej epopei, one są tutaj sygnowane. Oni na północy, idąc daleko na północ, w pewnym momencie weszli na kamienie. W związku z tym Mokrski tutaj dopisał kamienny kres północnych szlaków. Jakby taką historię. W innym miejscu, gdzie jeden z podoficerów, Bosman Gwiaździński, przeżył swego rodzaju depresję, takie załamanie nerwowe, on tutaj też dopisał Droga Krzyżowa Rozgwiazdy. Jest też dopisek Ławica Strachu. To jest znowu miejsce, gdzie na nie nie mieli map, więc nie mogli wiedzieć, że jest tam ławica i wypłycenie. W związku z tym orzeł został nagle wyrzucony jak gdyby na powierzchnię, co zresztą groziło istnieniu okrętu, bo dostrzegli niemiecki samolot, który na szczęście nimi się nie zainteresował. No i później największym problemem dla nich to było przejście przez sundy, bo gdy wyczerpywało się i paliwo, i woda, trzeba było podjąć decyzję. Ale jeszcze z nasłuchów radiowych wiedzieli, że propaganda niemiecka mówi o tym, że tych dwóch porwanych Estończyków zostało zamordowanych. W związku z tym Grudziński podjął decyzję, żeby ich po prostu wyokrętować i doprowadził do tego. Łódź do Holandii podpłynął orzeł, wsadził ich na bączek, na taką łódeczkę, którą orzeł miał. Wyposażył każdego z nich $50. Jak legenda mówi, powiedział, że nie wypada ze światów wracać inną klasą niż pierwsza. I w związku z tym ci Estończycy dali znać, że są żywi i cali, i to się nawet w estońskiej prasie znalazło. Pojawiły się z wizerunkami tych marynarzy takie prasowe anonsy. No i na mapie Mokrskiego również jest to oznaczone. On to opisał Zatoka dwóch Estońców. Taki jest dopisek. A to już jest szczegółowy rozkład jazdy, jeśli idzie o przejście sundy, bo żeby wyjść z Bałtyku, okręt musiał przejść przez cieśniny duńskie, które przez okręty niemieckie były patrolowane. No i on tutaj musiał to całe przejście opracować, zrobił to. I tutaj jak z listu właśnie Mokrskiego można wyczytać, on to opisał. Jak zrobił to sobie, obliczyłem siatkę Mercatora, ze spisu zrobiłem mapę Bałtyku i sundów, na którą nawigując nanosiliśmy sondę, czyli sondowali, żeby jeszcze te domysły potwierdzić. Prowadziłem okręt samodzielnie, to znaczy sam na pomoście. Dowódca okrętu stał z tyłu, koło wieży, porucznik Pias, czyli to jest Piasecki oczywiście, w kiosku patrzał na mapę oraz na opis drogi, tak żebym w razie, jeśli mnie pamięć zawiedzie, mógł natychmiast powiedzieć, jak jest i co trzeba robić. W dowód uznania dostałem od Grudzińskiego dwie puszki ananasa, ostatnie, oraz pochwałę. Mało kiedy w życiu tak byłem szczęśliwy. To jest, pisał to do swojego przyjaciela, również spod Chorążówki, porucznika Hedingera, który był oficerem na drugim z naszych okrętów podwodnych, ale on ten list wysłał do Szwecji, bo Hedinger był na którymś ze stawiaczy min i był wówczas w internowaniu. Tamte okręty były internowane i spędziły wojnę w Szwecji. A to jest właśnie Marian Mokrski. Też pistolet z tego młodego chowu oficerów II Rzeczypospolitej. No i zaczyna się okręt, przechodzi cieśniny, nocą przechodzi cała załoga. To taki nerwowy moment. Cała załoga jest na pokładzie, żeby w razie czego, na przykład konieczności zatopienia okrętu, żeby nie było problemów, tylko tak jak czytałem to ci nawigatorzy i prowadzący okręt byli na stanowiskach, natomiast reszta na dziobowym pokładzie, przy dziale. I w taki sposób, potem już otwartym tekstem, połączyli się z Wielką Brytanią. Takie to były zresztą na mocy umów międzynarodowych. Okręt doszło do spotkania z brytyjskim okrętem. Poszli do Anglii, rozpoczęli patrole z baz brytyjskich, eskortowali konwoje, chodzili na Morzu Północnym w kilka kolejnych patroli. To są zdjęcia prawdopodobnie zrobione aparatem Grudzińskiego, takie amatorskie, słabej jakości odbity. Tu jest sam Grudziński na pomoście okrętu. Tu widać tego Boforsa, można go obejrzeć. Nie tego, ale identycznego z Sęba na naszej wystawie. Tu stoi obok brytyjskiego okrętu podwodnego w eskorcie jakiegoś konwoju. No i piąty patrol i orzeł trafia na Rio de Janeiro, to jest kwiecień roku 1940, niemiecka inwazja na Norwegię,
storpedowanie Rio de Janeiro w jakiś sposób ujawnia zamiary inwazyjne, bo widać, że na statku są żołnierze Wehrmachtu, oni się tam potem ratują po storpedowaniu okrętu. Prasa pisze o tym, polski okręt zatopił niemiecki. Wszystko odbywa się gdzieś tutaj, z Basszczot Szkocki w rejon wybrzeży Norwegii. To są te kolejne patrole. No i niestety, patrol ostatni, kiedy to 23 maja 40 orzeł wychodzi w Rosalt na 6 patrol bojowy i kiedy w oznaczonym terminie okręt nie wraca do bazy, kierownictwo marynarki wojennej 13 czerwca 40 roku poinformowało oficjalnie o utracie okrętu. Rozkaz dzienny numer 32. Admirał Świrski informuje, że ponieśliśmy stratę w walce z nieprzyjacielem, zginął RDO-żołnierz wraz z samą załogą. Dowódca i załoga zapisali jedną z najtrudniejszych kart w historii Polski i legenda o ich czynach przetrwa wieki. Pokolenia przyszłej Polski na tej legendzie wychowywać się będą. Ona scementuje więzy nierozerwalne naród z morzem. Dziś ORP Morze jest symbolem wielkości narodu polskiego. Cześć pamięci bohaterów. To również z tej serii fotografii amatorskich. Tu jest dowódca Grudziński, tu jest Mokrski. Pozostałych nie jestem w stanie zidentyfikować. Obiutka jest Obiutka. No tym niemniej od tamtego momentu o tym, jaki był los Orła, nie wiemy. Hipotez było kilka. Co najmniej dwie są obecnie tak brane mocno pod uwagę. Czy zginął na minie, bądź nawet domniemuje się, że mógł zostać zatopiony przez aliancki samolot. Bo takie elementy, takie wypadki się również zdarzały, a są przesłanki do tego, że można to jakoś w taki sposób spekulować. Jak to się, co się stało, wyjaśnić to może jedynie odnalezienie wraku. Jak wiecie Państwo, takich ekspedycji było wiele, żadna jak dotąd nie przyniosła efektu i czekamy aż kolejna, bo kolejne się przygotowują, aż kolejna być może się jakoś zakończy rozwiązanie tej zabawki. Proszę Państwa, dojechałem do końca historii samego Orła, natomiast Pani Renata chciała się cofnąć w czasie w tej chwili, aby opowiedzieć troszeczkę o gdyńskim tym epizodzie, bo przecież Piasecki mieszkał w Gdyni, tutaj pod konkretnym adresem, są dokumenty świadczące o tym i ta historia jego życia, cofając się w tej chwili o kilka lat, będzie mogła być przybliżona. Także Pani Renato, powtórnie oddaję Pani mikrofon i ten sterownik. Tak, i mikrofon. A ja tak chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, bo na początku mi to umknęło, że nasz porucznik miał również geny takie militarne, ponieważ jego ojciec, Jan Piasecki, był też porucznikiem rezerwy. To jeszcze było za czasów, kiedy tamta część Polski była pod Austrią. Brał udział w I wojnie światowej, wcielony do armii austriackiej. Trafił do niewoli rosyjskiej, gdzieś za Ural, za Sybir. Wracał stamtąd, jak legenda rodzinna głosi, na piechotę. 4 lata to trwało, zanim wrócił do domu. Z kolei wuj porucznika, Wojciech Piasecki, to był ten pułkownik, który na koniu na jednym z pierwszych slajdów był. Był pułkownikiem, dowódcą pułku strzelców podhalańskich. Za jego sprawą zrobił się przewrót w Tarnowie, wyswobodził Tarnów spod Austriaków. Austriacy zostali rozbrojeni. W czasie wojny działał w konspiracji pod pseudonimem Sarna. Trafił do Auschwitz-Birkenau i tam został rozstrzelany przez Niemców. Także na nasz porucznik oczywiście oprócz błękitnej krwi miał również geny wojskowe. A ja teraz wrócę do roku 32, kiedy to Andrzej przeprowadza się do Gdyni. To jest karta meldunkowa z Archiwum Państwowego w Gdyni, pokazująca, pod jakimi adresami zamieszkał, aczkolwiek pierwszym jego adresem jest ORP Ryś. Następnie na ulicy Olsztyńskiej, ja Państwu pokażę teraz te budynki, one
miłość swojego życia i przyszłą żonę Krystynę Dytwach, pannę, która mieszkała z rodzicami, dwiema siostrami na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. No, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Poznali się na tańcach, to wiem z opowiadań Krystyny Puchalskiej właśnie. Tutaj widzicie Państwo kilka zdjęć. Na spacerze porucznik z Krystyną w Parku Łazienkach, na jednej z warszawskich ulic, na plaży w Orłowie, a to w mieszkaniu Krystyny w Warszawie. Para zdecydowała się spędzić ze sobą całe swoje życie, no, które w przypadku porucznika było dosyć krótkie, bo trwało zaledwie 29 lat. Pobrała się 26 sierpnia 1937 roku w parafii Świętego Zbawiciela na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Tutaj pan Piotr Polęczyński, z którego kolekcji pochodzi ten bilecik, który jakby zawiadamia o tym, że ślub się właśnie odbył. Pan Piotr był tak miły, że udostępnił mi tutaj do tej prezentacji właśnie. I w 1937 roku w listopadzie żona przyjeżdża do i zamieszkuje razem z porucznikiem na ulicy Olsztyńskiej w Gdyni. W 1938 roku, jak tu już pan dyrektor wspominał, porucznik dostaje funkcję i jakby stanowisko w komisji odbioru okrętu w Wissingen w Holandii. Wyjeżdżają więc razem w maju właśnie 1938 roku do Wissingen, tam zamieszkują. Pani Piesecka spodziewa się już dziecka. Ja tutaj chciałam Państwu pokazać takie trochę znajomości, które poczyniła, będąc we Wissingen w Holandii. Tu jest na zdjęciu z panią Lubą Chodakowską, żoną kapitana Chodakowskiego, który z tego co pamiętam miał zostać zastępcą kapitana Płoczkowskiego na Peorzeł. Z kolei na tym zdjęciu Pieseccy są z panią Józią Minkiewicz, czyli synkiem Jackiem. Pani Józia była żoną Józefa Minkiewicza, porucznika, który był również zaangażowany w komisję budowy, z tego co pamiętam, nie odbioru, właśnie okrętu, a później służył na OFSR. Tutaj panie się bardzo wspierały w tym czasie, dlatego że ich mężowie byli zajęci nieustannie. No, pani Piesecka nie znała języka, urodziła sama, ale to już może przejdę do kolejnego slajdu, właśnie 29 lipca 1938 roku rodzi się ich syn Marek w Wissingen w Holandii. Tutaj widzicie Państwo Marka na zdjęciu z mamą we Wissingen. A tutaj już po powrocie z Holandii, kiedy Piasecki wrócił razem z Orłem, Krystyna najpierw z dzieckiem pojechała do Warszawy, do rodziców, ale później przyjechała tutaj właśnie do Gdyni. To w Gdyni na spacerze z mamą i tatą jest Marek oraz psem Lokiem, który później na czas wojny wrócił do Warszawy. I w momencie, kiedy Orzeł uciekł z Stalina, Krystyna była z dzieckiem w Warszawie, nie miała żadnych informacji o swoim mężu, aż nagle pod koniec 1939 roku dostała kartkę pocztową z informacją: mieszkam w Aberdour, Szkocji, zapraszam do odwiedzenia mnie z rodziną Pablo. Po charakterze pisma poznała, że jest to kartka od Andrzeja, który zapewne musiał szyfrem napisać kartkę. Właśnie chciałam Państwu powiedzieć, że Pablo, ten jego jakby pseudonim, to był używany przez niego samego i przez rodzinę. Krystyna go tak też nazywała i rodzina Krystyny, co wynika z dalszych dokumentów. I oczywiście zdecydowała się na podróż.
wyjechać z dzieckiem do męża do Szkocji. Wyjechała, tutaj widzicie Państwo, jeszcze może pokażę, to jest zdjęcie już jak była w Holandii, ponieważ jechała przez jej podróż trwała przez Holandię. Tu jest przepustka, którą, to jest mamka przepustka i synka. A tu już jest informacja z 27 marca, jak dotarła do Londynu, ale o tym za chwilę. Ale chciałam powiedzieć, że całym organizatorem jej podróży był Andrzej Piasecki ze Szkocji. Załatwił tę podróż, wszelkie niezbędne dokumenty za pośrednictwem komandora 100 klasy, który był w tym czasie ataszem morskim w ambasadzie w Londynie i przy pomocy i wsparciu państwa DAE w Holandii, których prawdopodobnie państwo Piasecki poznali jak właśnie mieszkali w Holandii. Więc Krystyna udała się pociągiem z Warszawy do Holandii, przez pewien czas tam mieszkała do momentu, kiedy wszystkie pozwolenia, wszystkie dokumenty zostały załatwione i następnie przybyła do Londynu, zamieszkała w hotelu, zajął się nią również komandor 100 klasa. Tutaj widzicie Państwo telegramy, jakimi się wymienili małżonkowie, telegram Andrzeja, żeby wzięła pociąg z Kingcross Station o 22 do Edynburga, 28 albo 29 w piątek, że będę na Ciebie czekał na stacji w Edynburgu przez te dwa dni, Andrew, czyli Andrzej. I odpowiedź Krystyny, która nie znała języka angielskiego, więc ja się zastanawiałam, jak sobie radziła z telegramami i ze wszystkimi informacjami, ale odpowiedziała mu all right, London. Także będę w Londynie, no tym wiem, tak jak sobie życzysz. I rodzina była znowu razem. I proszę Państwa, Krystyna przyjechała do Szkocji 28 marca. 23 maja orzeł wypłynął w ostatni rejs, więc były to niecałe dwa miesiące, kiedy małżeństwo, kiedy para mogła być, rodzina mogła być razem, aczkolwiek to razem to też nie były całe dwa miesiące, ponieważ w międzyczasie, w kwietniu, porucznik jeszcze wypłynął na piąty, przedostatni patrol z ORP Orzeł, który trwał kilkanaście dni, a wcześniej również był zajęty, więc to nie było tak, że cały ten czas byli razem. I przed ostatniego patrolu napisał do niej dwa listy, które tutaj widzicie Państwo w gablocie, to są oryginalne listy napisane przez Piaseckiego do małżonki, jakby też zapewniając ją, uspokajając, ponieważ ona była pełna obaw, no tak jak każda kobieta, której mąż walczył na froncie, czy wróci, czy generalnie będzie jakby, czy przeżyje, więc jakby ją uspokajał, żeby była o niego spokojna, że zawsze do Ciebie wrócę. W jednym, w drugim liście napisał, że nawet gdybym miał jakiś wypadek, to pamiętaj, że ludzie się odnajdują, trafiają do siebie po miesiącach czy po latach. Z wspomnień syna Krystyny Marka wynika, że był to bardzo trudny dla niej czas. Zaopiekowali się w tym czasie Krystyną i Markiem państwo Robertson, u których zresztą mieszkała, więc wspierali ją i psychicznie, i, no, i pomagali w każdej możliwej dziedzinie. I niestety nie wrócił porucznik z ostatniego patrolu, wszyscy o tym wiemy. Nie mogła się z tym pogodzić, szukała go przez Czerwony Krzyż, cały czas nie traciła nadziei, że zaginął, że zginął. Szukała go też, wysyłając za pomocą Czerwonego Krzyża kartki do Warszawy, do rodziny, pytając, czy może się odezwał, czy znają jego adres, czy mają jakiekolwiek o nim informacje, ale wszystkie niestety odpowiedzi były no dla niej niekorzystne. Tutaj jest odpowiedź w 1942 roku z Czerwonego Krzyża, że no niestety nie mają żadnych informacji o Andrzeju, a
w 1943 roku dostała oficjalne pismo od admirała Świerskiego, szefa kierownictwa marynarki wojennej, które pozbawiło już ją kompletnie wszelkiej nadziei, informujące o tym, że porucznik został uznany za poległego. Proszę Państwa, my wszystkie te dokumenty mamy w naszych archiwach. Właśnie trafiły do nas z pamiątkami, z dokumentami z rodziny w Stanach Zjednoczonych, więc będziecie mogli Państwo zobaczyć je na wystawie we wrześniu. Tu chciałam Państwu pokazać takie, no, ja to nazywam epitafium, które jest na cmentarzu Powązkowskim. To Krystyna, będąc w latach 50. w Polsce, za pomocą swojej rodziny, która była w Warszawie, zrobiła taki pomnik porucznikowi. I powiem jeszcze króciutko, jaka była historia właśnie Marka. Tutaj widzicie Państwo Marka w wieku szkolnym. Krystyna zdecydowała się zostać w Szkocji. Musiała podjąć pracę, więc pierwszą jej pracą był Paderewski Hospital w Edynburgu. Tylko dlatego wzięła tę pracę, ponieważ Marek mógł być cały czas z nią. Rozpoczęła też studia medyczne na Wydziale Lekarskim. Nie wiem, czy je skończyła, nie dowiedziałam się tego. W 1947 roku poznała Antoniego Puchalskiego, który również był żołnierzem, z tym, że był w armii, w piechocie bodajże, armii brytyjskiej, ale też bardzo ciekawa postać, brał udział w powstaniu warszawskim, trafił do niewoli, gdzieś do obozów na terenie Niemiec, który został wyswobodzony przez Amerykanów, stamtąd trafił do Włoch i do Wielkiej Brytanii. Tak się poznali w 1947 roku, w 1951 roku wzięli ślub. To już jest Marek właśnie starszy. I w 1952 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Trafili najpierw do Nowego Jorku, gdzie się zatrzymali na krótko, a następnie stamtąd do Kalifornii, gdzie rodzina osiadła na stałe. I tu widzicie Państwo Marka Piaseckiego, nieżyjącego już, bo zmarł w 2017 roku. Krystyna Piasecka zmarła niewiele wcześniej niż on, dość już pięknego, sędziwego wieku. Jej mąż również nie żyje. A Marek Piasecki, jakby tutaj ubrany w mundur, który właśnie do nas trafił. Były to lata 70. Kiedy właśnie tak jakby na pamiątkę ubrał się w ten mundur, ponieważ mundur został przekazany Jerzemu Pertkowi, który przekazał go w depozyt właśnie do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego z przeznaczeniem dla nas i ten mundur do nas trafił. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że Krystyna Piasecka współpracowała z Jerzym Pertkiem przy napisaniu książki Dzieje o Orkeorze. Wymieniała często korespondencję. Pertek tak jakby bazował też na jej wspomnieniach dotyczących tego, szczególnie okresu, kiedy była w Szkocji, tych dwóch miesięcy, które spędziła z mężem. Z mojej strony to wszystko, ale jeszcze tak na koniec chciałabym Państwu powiedzieć, że oczywiście o Andrzeju Piaseckim wszyscy wiemy, że był bohaterem, że był waleczny, że był odważny, ale chciałam Państwu też powiedzieć, że był przy tym człowiekiem wrażliwym i był też skromnym człowiekiem. I chciałam Państwu przeczytać list, który napisał Józefa Minkiewicza po ucieczce Stalina. Kiedy do załogi Orła wpływały gratulacje z Europy, kiedy pisano o tym brawurowym czynie
uchwalono za wyczyn, który wydawał się niemożliwy i prawdopodobnie Józef Minkiewicz, który był w tym czasie zstępem w internowaniu w Szwecji, napisał list do Piaseckiego, ponieważ byli kolegami z gratulacjami. Ja przeczytam Państwu tylko fragment, jakby odpowiedź Piaseckiego na ten list. Mój drogi stary Minku, bardzośmy się ucieszyli Waszym kolektywnym listem. Bardzo dziękuję za gratulacje, ale nie przesadzajcie w tym, nic wielkiego nie zrobiliśmy. Nie zatopiliśmy nikogo, jedyna łajba, która nam podchodziła pod nóż, wykręciła się do nas dy, tu niecenzuralne słowo, przed samym strzałem. Tyle, że sztukę nawiewania doprowadziliśmy do perfekcji. W kolejnym fragmencie piszę: jeżeli ci chodzi o to, jak się czuję, to w pierwszych tygodniach po prostu rozpaczliwie. Teraz jakoś otępiałem. Staram się nie myśleć teraz o nikim, kogo zostawiłem w kraju. Bo bym chyba zwariował. Będzie jeszcze czas na myślenie albo pomstę. Z tego wszystkiego najlepiej jest na morzu, a na lądzie zabawiamy się jak możemy, użynając się od czasu do czasu gin tonikiem. Anglicy przyjęli nas tak, że po prostu trudno mi o tym pisać. W każdym razie można powiedzieć, że starają się nam zastąpić ojczyznę, okazując maksimum serdeczności i przyjaźni. Naprawdę to jest wielki, błogosławiony kraj i wspaniali ludzie. Cholernie mi was brakuje. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Ponieważ zaczynam się rozczulać, kończę definitywnie. Trzymajcie się tam mocno, szanujcie nerwy. Przydadzą się jeszcze Andrzej. I taki był, proszę Państwa, Andrzej Piasecki, Pablo, porucznik, zastępca dowódcy ROŻ. Ja dziękuję z mojej strony. Proszę Państwa, to tylko taka wprawka do tej historii, którą będziemy opowiadać, którą będziemy chcieli wypełnić jeszcze treścią, bo tej treści jest o wiele więcej, ale to dla nas wielka sprawa, że mogliśmy pozyskać te przedmioty po Andrzeju Piaseckim i dokumenty i listy, bo jest więcej tej wiedzy, którą mamy nie tylko o tych bojowych czynach, o tym, że był w Tallinie, urwał się, zatopił Rio de Janeiro, był bohaterem, ale też, że był człowiekiem, że był... Oni, zresztą cała ta załoga, młodzi ludzie, to byli 25, 9, 30-latkowie, którzy w tamtym czasie najtrudniejszym zdawali ten swój najtrudniejszy egzamin. Pablo był bardzo popularny, bo rozmawiałem z wieloma oficerami, którzy przeżyli II wojnę światową, znali go. Mówili przede wszystkim o jego urodzie, o tym, że właśnie ten przydomek nie był przypadkowy, dziewczyny się w nim kochały. No i generalnie był też wyróżniającym się na tle całej kontry oficerskiej oficerem II Rzeczpospolitej. A to jest ten nasz również nabytek, którego tutaj nie ma, ale w formie fotografii musimy pokazać. To jest ten mundur Andrzeja Piaseckiego w stopniu porucznika marynarki. Mundur przyjechał, no początkowo on go przywiozła żona do Anglii, ten mundur. Więc on na okręcie nie wędrował, tylko Andrzej Piasecki chodził w nim wówczas, gdy był w Szkocji właściwie, nie w Anglii. Mundur jest produkcji pana takiego zakładu Kazimierza Balcerowicza, znanej firmy gdyńskiej, która ubierała naszych oficerów. Tutaj jest metka, jest w bardzo dobrym stanie ten mundur. Zwróćcie Państwo uwagę, że to już jest po orle, po odznaczeniu Piaseckiego krzyżem walecznym. Tutaj jest baretka na tym mundurze. Guziki przedwojennego naszego wzoru. No i tutaj charakterystyczne galony, które w czasie wojny zostały zredukowane do połowy. Oficerowie marynarki, zwrócili się uwagę, mają tylko na zewnętrznej połówce mają te galony, natomiast przed wojną były dookoła rękawa i to jest właśnie te galony takie charakterystyczne, przedwojenne, kiedy jest ten złoty galon dookoła całego rękawa. To jest pan Rościszewski, kustosz Muzeum Wielkopolskiego. Myśmy czekali, aż oni zmienią wystawę, bo tak naprawdę, jak mówiła Renata, mundur czekał na nas do zbudowania siedziby Muzeum Marynarki Wojennej, bo nie mieliśmy własnej siedziby, dopiero
w XXI wieku ta siedziba powstała, stworzyły się warunki, aby w sposób godny eksponować różne rzeczy, no i między innymi ten mundur. Dzięki korespondencji i takiej dobrej współpracy z Poznańskim Muzeum nie doszło tutaj do wyrywania sobie zabytków, bo muzealnicy nie lubią oddawać czegoś, co trafiło do ich kolekcji. Natomiast tutaj, ponieważ my z Poznaniem już w zeszłym roku robiliśmy Oraczyńskich taką wystawę, znamy się i jak gdyby ewidentnie było przeznaczenie tego depozytu dla nas w pewnym momencie, to ten mundur po demontażu wystawy w Poznaniu wrócił do nas, razem kustosz go przywiózł tutaj z dyrektorem naszym, Shake Hand, z uśmiechem, także bardzo ucieszyliśmy się, że to zmaterializowało się ta wola właściwie Marka Piaseckiego, Katy Piasecki. No i myślę, że Andrzej Piasecki byłby zadowolony, że ten mundur po tych kilkudziesięciu latach wrócił do Gdyni. Oprócz tego z Poznania dotarła do nas bandera, oryginalna bandera Orła, również w ramach tej kolekcji, to jest również z pozostałości po Andrzeju Piaseckim, w jego schedzie jak gdyby była również ta bandera. Widać, że to nie jest bandera z magazynu, że ona pracowała na wietrze, na flagsztoku, czy na peryskopie Orła i razem z mundurem do nas ta bandera przyjechała. I w taki sposób zakończyliśmy ten pierwszy etap tej historii, bo opowiedzieć ją będziemy w pełnym wymiarze właśnie przy okazji zorganizowania tej wystawy. Tutaj jest również z Kalifornii, przyjechała do nas czapka oficerska porucznika. On był, zresztą cała załoga Orła pośmiertnie została awansowana o jeden stopień, także kapitan Grudziński został komandorem, podporucznikiem. Porucznik Piasecki kapitanem, wszyscy o jeden stopień podskoczyli. Taka pamiątkowa banderka, to wszystko są rzeczy porucznika Piaseckiego. Papierośnica, ślady jego służby w Korpusie Kadetów, korespondencja, notatniki. Także jest jak gdyby z czego złożyć taką wystawę. Chcemy ją poświęcić szerzej nieco ludziom z Orła, a głównie Andrzejowi Piaseckiemu. Proszę Państwa, skończyliśmy tę historię, opowiadać ją będziemy dalej, natomiast chcieliśmy teraz poprosić młode damy i panią dyrektor, aby tę kulminację tego naszego dzisiejszego spotkania zwieńczyć muzyką. I w związku z tym panią dyrektor poproszę, bo ja już tutaj niewiele mam więcej do dodania. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. To są młode wirtuoski, młode talenty. A co one zrobią, to już oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć przede wszystkim, że z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem wysłuchaliśmy tej wspaniałej opowieści o losach porucznika Andrzeja Piaseckiego i okrętu Orzeł i cieszę się bardzo, że również Państwa dzisiejsze spotkanie to będzie okazja do zaprezentowania takiej próbki naszych umiejętności zdolnej młodzieży ze Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Gdyni. To już nie pierwszy raz gościmy w Muzeum Marynarki Wojennej, były już takie wcześniej projekty, które również dawały nam możliwości tutaj koncertowania w tej sali. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że w związku z tym, że spotykamy się w tak ważnym dla Gdyni i dla jej historii miejscu i jeszcze taka data, 28 marca, więc chciałabym dosłownie kilka słów powiedzieć o tym, jak z kolei wygląda to od strony szkolnictwa muzycznego w Gdyni, bo to też niesamowicie ciekawa historia. My mieścimy się przy ulicy Biskupa Dominika 13A, kiedyś była to ulica Schönwalda i tam szkoła muzyczna działa nieprzerwanie od 1958 roku. Początkowo była to szkoła tylko pierwszego stopnia, a obecnie od roku 2008 jest szkołą muzyczną pierwszego i drugiego stopnia. Ale to, co chciałabym Państwu powiedzieć i mam nadzieję, że utkwi w Państwa pamięci, to fakt, że pierwsza szkoła muzyczna powstała w Gdyni w 1929 roku. To oznacza, że Gdynia miała wtedy 3 lata. Oczywiście była to szkoła prywatna, rzecz jasna. Potem były też szkoły państwowe. Ale jeśli w takim małym jeszcze wtedy mieście, oczywiście dynamicznie już rozwijającym się, ale jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to było jeszcze bardzo małe miasto. Jedna z pierwszych instytucji kultury i edukacji muzycznej to była szkoła muzyczna, pokazuje też
dobitnie zainteresowania i potrzeby mieszkańców Gdyni, tak? Bo nasze szkoły po dziś dzień, a jak śledziłam historię, bo niedawno byliśmy gospodarzami 90-lecia szkolnictwa muzycznego w Gdyni, to możemy się pochwalić, że wszystkie szkoły muzyczne prowadziły bardzo wzmożoną także działalność kulturalną na terenie Gdyni. Dzisiaj nasza szkoła jest szkołą samorządową, prowadzoną przez gminę miasta Gdyni, tak jak już mówiłam, szkoła pierwszego stopnia, to są dzieci młodsze zwykle, są to klasy szkoły podstawowej, następnie szkoła muzyczna drugiego stopnia, to już starsza młodzież, te osoby, które dzisiaj będziecie Państwo podziwiali. I szkoła muzyczna drugiego stopnia przygotowuje już bezpośrednio, jeśli tylko nasi uczniowie pragną rozwijać dalej swoje talenty, już do uczelni artystycznych. Dzisiaj wykonają dla Państwa uczniowie trzy utwory. Rozpoczniemy od takiej wzruszającego utworu wybranego tutaj wspólnie z panią Renatą, która część historii przedstawiała. Będzie to Somewhere in Time Johna Berry'ego. Jest to muzyka z filmu pod tym samym tytułem i wykonają tą muzykę Aleksandra Schulz, flecistka, z akompaniamentem pani Małgosi Zimińskiej, która jest również wicedyrektorem naszej szkoły. To będzie muzyka, która będzie Państwu towarzyszyła przy pokazie slajdów. A następnie usłyszymy dwa utwory w wykonaniu zespołu Aleksandra Schulz ponownie oraz Kinga Brzezińska, dwie flecistki z klasy pani Hanny Łąckiej. Towarzyszyć im będzie pianistka Zosia Pałasz z klasy pani Marzeny Termen i wykonają Gery Schockera dwa tańce. Zapraszam serdecznie na występ uczniów Szkoły Muzycznej. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Dziękuję młodym damom, dziękuję pani dyrektor. Fajne. Miło mieć w sąsiedztwie prawie taką szkołę. Proszę państwa, to było takie premierowe zwieńczenie jak gdyby tych naszych sygnałów. Bardzo sympatyczne, miłe panie, miła muzyka. A także nie tylko armaty, nie tylko wybuchy, nie tylko bomby. Ktoś kiedyś powiedział, że muzyka łagodzi obyczaje, a więc w tym nastroju rozstajemy się. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za przybycie dzisiaj, za towarzyszenie nam w tym spotkaniu. Dodam jeszcze raz, że to tylko preludium tego, co przymierzamy na jesień, jeśli idzie właśnie o Orła, Andrzeja Piaseckiego i całą tę historię, którą postaramy się opowiedzieć w pełnym wymiarze. A dzisiaj no, chcieliśmy się pochwalić i to taka trochę próżność nasza. Dziękujemy Renacie Stupińskiej za te detektywistyczne podchody, które doprowadziły do tego, że nasze kolekcje się wzbogaciły, a plonem tych naszych dociekań i opracowań, materiałów będzie właśnie ta wystawa, którą szykujemy, jak również wszystkie nasze inne działania, które służą temu, aby nie ginęły symbole, abyśmy tę historię budowali w jak najpełniejszym i takim podnoszącym na duchu nastroju, szczególnie ważne dzisiaj, kiedy to świat dookoła trochę zwariował. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu. Zapraszam w ostatni poniedziałek kwietnia. O czym będzie, to jeszcze nie zdradzimy, bo chyba sami nawet dokładnie nie wiemy, bo sytuacja zawsze przynosi różnego rodzaju niespodzianki. Raz jeszcze dziękuję dziewczynom ze szkoły pierwszego i drugiego stopnia imienia Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, przy ulicy Biskupa Dominika, niedaleko. Słucham? No właśnie. Także miło taki gdyński muzyczny akcent. Dziękuję serdecznie. Jak mówię, ostatni poniedziałek miesiąca zapraszamy ponownie. Z pewnością o 17:00 będziemy tutaj na państwa czekać. Dziękuję bardzo.